To już ostatnie miejsce w Chorwacji podczas tegorocznego objazdu. Z Dubrovnika, link do filmu poniżej, jedziemy na wyspę Pag. Jest tam zlokalizowany kemping Šimuni. Kemping jest położony w pięknej zatoce w lesie piniowym. Zatoka jest przecięta na dwie części cyplem. Na tym cyplu znajdują się miejsca dla przyczep. Plaża po południowej stronie jest bardziej kamienista. Na cyplu są wspaniałe miejsca, gdzie można stanąć kamperem lub przyczepą. W bliżu też są sanitariaty. Po drugiej stronie plaża jest piaszczysto-żwirowa, a właściwie to są takie drobne kamyczki, ale można się spokojnie kąpać bez butów plażowych. Też tam jest sporo stanowisk bezpośrednio z wyjściem na plażę. O, taki piaseczek i żwirek, jak właśnie widać tu na zdjęciu. W środku jest możliwość uprawiania sportów wodnych, możliwość nurkowania. Jest też mała marina z pomostem, gdzie można cumować swoje łodzie i jachty. Ewentualnie jest też wypożyczalnia sprzętu wodnego. Większość parceli znajduje się w lesie piniowym na tarasach wzdłuż zatoki, którą tutaj właśnie widzimy. Parcele są różnej wielkości i w różnej cenie oczywiście. Równomiernie na terenie ośrodka są rozłożone bloki sanitarne. Dobrze utrzymane i zadbane. Jest też targ rybny czynny z rana. Oraz restauracje, w tym jedna rybna. Ale nie tylko, jest też pizzeria i tradycyjna restauracja chorwacka. Ze wszystkich jest oczywiście wspaniały widok na morze. Jest też spory hipermarket Luka, gdzie można zrobić ewentualnie zakupy. Są zieleniaki i stoiska z różnymi rzeczami potrzebnymi na plaży. Nam w tym roku udało zająć się miejsce przy plaży na tym właśnie półwyspie bezpośrednio przy zejściu do morza. Cena parceli kształtowała się podobnie jak wszystkich innych, także nie było jakieś to specjalnie super drogie miejsce. Jest podana poniżej w opisie. Nasi sąsiedzi mieli z sobą deski z silnikiem do pływania i po południu można było obserwować, jak sobie radzą. I muszę powiedzieć, że to fajny wynalazek, chociaż nie wiem, czy łatwo się na tym jest nauczyć pływać. Bo widać było, że różny poziom zaawansowania sobą reprezentują.
No miejsce w pierwszej linii brzegowej ma tą zaletę, że jak się nie chce iść na plażę, no to bezpośrednio z kampera sobie prosto można wyjść i popływać. Na głównej plaży też były animacje, organizowano rozrywkę typu aqua aerobic, również zabawy i gry dla dzieci i młodzieży. Wieczorem były dyskoteki i to pomimo pandemii. No i koniec wyjazdu, wracamy do domu. Po drodze oglądamy wyspę, która w znacznej części ma krajobraz księżycowy, chociaż są też zatoczki, saliny i urocze miasteczka. Ogółem spędziliśmy 2 tygodnie w Chorwacji. Byliśmy w Szybeniku na kempingu Solaris, w Dubrowniku, później na Šimuni na wyspie Pag. Generalnie można powiedzieć, że przez pandemię w Chorwacji nie było tłoku na większości kempingów. Swobodnie można było zająć miejsce. Wyjątkiem był kemping Šimuni, gdzie był zapełniony w około 70%. Pozostałe 20-30% wypełnienia. Jeżeli film się spodobał, prosimy o zostawienie komentarza, polubienie, a jeżeli chcecie oglądać inne nasze relacje z podróży, zapraszamy do subskrypcji naszego kanału. Dziękujemy za obejrzenie naszego filmu.